Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystości z okazji nadania tytułu honorowego obywatela miasta Świdwin dla pana generała broni, doktora, inżyniera, pilota Tadeusza Mikutela. Serdecznie witam członka zarządu województwa zachodniopomorskiego pana Stanisława Wziątka. Pana starostę świdnickiego Mirosława Majkę. Burmistrza miasta Świdwin, pana Piotra Felińskiego. Przewodniczącą Rady Miasta Świdwin, panią Monikę Stępniak. Wicestarostę Świdwińskiego, pana Zdzisława Pawelca. Zastępcę burmistrza miasta Świdwin, panią Beatę Ociepa. Witam pana pułkownika dyplomowanego doktora inżyniera Tomasza Hukowskiego. Witam pana pułkownika magistra inżyniera pilota Romana Stefaniaka. Witam pana pułkownika dyplomowanego Bernarda Wołujewicza. Witam nadleśniczego Nadleśnictwa Świdwin pana Rafała Grzegorczyka. Witam panią dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdwinie, Izabelę Starzyńską. Witam prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Lotniska Wojskowego w Świdwinie, pułkownika w stanie spoczynku Mariusza Lipińskiego. Witam prezesa PPHU ARPOL pana Arkadiusza Galasa. Witam pana inspektora w stanie spoczynku Roberta Rzeźnika. Witam panią Annę Wójcik, członka zarządu skarbnika Stowarzyszenia Przyjaciół Lotniska Wojskowego w Świdwinie. Pan generał broni, dr Tadeusz Mikutel, urodził się 17 stycznia 1963 roku w Kędzierzynie Koźlu. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Canadian School of Aerospace Winnipeg. Ukończył studia podyplomowe w US Air University, Air War College, Maxwell AFB w Alabamie. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych uzyskał w 2015 roku na Politechnice Poznańskiej. Służbę wojskową rozpoczął w 1985 roku na stanowisku pilota w 45. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Babimoście. W latach 1987-1997 służył w 6. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Pile. Był starszym pilotem, a w kolejnych latach dowódcą klucza lotniczego, szefem rozpoznania powietrznego eskadry, zastępcą dowódcy, a w latach 1995-97 dowódcą eskadry. Od 1997 do 2001 roku służył w Powicu. 2 lata jako zastępca dowódcy 7. Pułku Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego, a następnie tworzył 7. Eskadrę Lotnictwa Taktycznego. Pierwszą polską jednostkę lotniczą spełniającą standardy NATO i przez 2 lata był jej dowódcą. W latach 2001-2002 był zastępcą szefa oddziału wojsk lotniczych, szefem Wydziału Operacyjnego w 3. Korpusie Obrony Powietrznej w Wrocławiu. 3 lata, 2002-2005, pełnił służbę w Polskim Narodowym Przedstawicielstwie Wojskowym przy SHAPE w Belgii jako starszy specjalista do spraw sił powietrznych. Po powrocie z MON pełnił służbę w Powidzu jako dowódca 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w latach 2005-2007. W latach 2010-2011 dowodził 3. Skrzydłem Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Zajmował się procesem wdrażania w siłach powietrznych programu eksploatacji samolotów transportowych C-130E Hercules. W 2008 roku
otrzymał nominację na stopień generała brygady. W latach 2011-2015 dowodził pierwszym skrzydłem lotnictwa taktycznego w Świdwinie. Jako dowódca świdwińskiego garnizonu był orędownikiem ścisłej współpracy wojska z mieszkańcami Świdwina. Podkreślał, że żołnierze świdwińskiego garnizonu stanowią integralną i nierozerwalną część społeczeństwa miasta, a związki wojska z miastem są zauważalne na każdym kroku i we wszystkich dziedzinach życia publicznego i kulturalnego. Dowodem znakomitej współpracy wojska ze społeczeństwem było ufundowanie przez mieszkańców Świdwina we wrześniu 2012 roku sztandaru wojskowego dla pierwszego skrzydła lotnictwa taktycznego. Pododdziały, baczność! Na ramię, broń! Prezentuj, broń! Na prawo, patrz! Panie generale, dowódca pierwszego skrzydła lotnictwa taktycznego, generał brygady Tadeusz Mikutel, morduje pododdział nauczył syna apelu z okazji nadania sztandaru dla dowódca pierwszego skrzydła lotnictwa taktycznego. Sztandar jest dla każdego żołnierza symbolem zjednoczenia ze swoją jednostką, siłami powietrznymi i całym narodem, a słowa Bóg, honor, ojczyzna wyhaftowane na jego połaci stają się drogowskazem dla kolejnych pokoleń obrońców ojczyzny od czasów założycieli państwa polskiego aż po dzień dzisiejszy. Sztandar wojskowy jest symbolem żołnierskiego, niekiedy bezgranicznego poświęcenia w służbie dla ojczyzny, ale i powodem do dumy żołnierzy, kiedy radośnie powiewa na wietrze. Na koniec sztandar jest również legendą. Legendą i tradycją jednostki, którą uosabia. W sztandarze zaklęte są marzenia o wolności, lataniu i zdobywaniu tego, co niezbadane. Zaklęte są w nim także dusze tych, którzy oddali swoje życie walcząc o wolność Rzeczypospolitej, pełniąc służbę w powietrzu oraz niosąc spokój i bezpieczeństwo innym narodom. Wierzymy, że obecność Boża z tego sztandaru czuwać będzie nad nami, a sztandar ten uczyni prawdziwymi słowa psalmu, choćbym nawet wszedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę. Szanowny panie generale, szanowni państwo, w tym szczęśliwym dla pierwszego skrzydła lotnictwa taktycznego dniu, w którym otrzymujemy z rąk prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nowy sztandar, pragnę zapewnić, że wszyscy żołnierze skrzydła, bez względu na czas i miejsce służby, dołożą wszelkich starań, aby bronić sztandaru, a tradycje z nim związane będą najlepszą motywacją do bezpiecznej i ofiarnej służby. Pierwsze dwa gwoździe honorowe z upoważnienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i ministra obrony narodowej
bije pan generał broni, pilot Lech Majewski. Bardzo proszę. Panie generale, przekazujemy sztandar dla dowództwa pierwszego skrzydła lotnictwa taktycznego, ufundowany przez społeczność świdwińską. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczam dowództwu pierwszego skrzydła lotnictwa taktycznego sztandar ufundowany przez społeczeństwo ziemi świdwińskiej. Była prezentacja sztandaru przez dowódcę, który tej chwili przekazuje sztandar pocztowi sztandarowemu. Oczek sztandarowy, baczność do prezentacji sztandaru. Pierwsza publiczna prezentacja sztandaru. Przypomnę, że przywołanie Polska dzisiaj maszerują. Komunista Polski, Katedra Jacek Medela, sztandarowy starszych rocznych Robert Jackowski, asystujący starszy niebrat Mariusz Kalarski. Inicjatywy generała Mikutela w czerwcu 2013 roku zorganizowano po raz pierwszy w historii Świdwina uroczyste obchody 60-lecia powstania lotniczego garnizonu Świdwin. Było to wyjątkowe święto setek byłych żołnierzy i pracowników wojska, pełniących służbę lub pracujących w świdwińskich jednostkach wojskowych w latach 1953-2013. W 2015 roku objął stanowisko szefa sztabu dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, a następnie w latach 2017-2020 był zastępcą dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. W 2018 roku otrzymał nominację na kolejny stopień wojskowy generała dywizji. W styczniu 2020 roku objął stanowisko pierwszego zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz został awansowany do stopnia generała broni. Generał broni, pilot Tadeusz Mikutel 27 października 2022 roku wykonał na samolocie Su-22 swój ostatni lot w Siłach Powietrznych RP i po 41 latach służby opuścił szeregi personelu latającego. Generał Mikutel jako jedyny pilot w Wojsku Polskim do końca zawodowej służby wojskowej utrzymał zdolność do pilotowania samolotu bojowego. We wszystkich przekazach dotyczących służby pana generała Mikutela w różnych garnizonach, od najniższego do najwyższego szczebla dowodzenia, słyszymy jedno powtarzające się zdanie, oceniające postawę generała Mikutela. W dowodzeniu cechowało go profesjonalne podejście do wykonywanych zadań, niezwykła kultura i takt osobisty wobec współpracowników, od szeregowca do generała. We wszystkich opiniach podwładni podkreślają, że mieli szczęście być dobrze dowodzeni przez generała Mikutela.
17 stycznia bieżącego roku w obecności kierownictwa, kadry i pracowników Sztabu Generalnego Wojska Polskiego odbyło się uroczyste pożegnanie generała broni doktora inżyniera pilota Tadeusza Mikutela, który zakończył zawodową służbę wojskową. Szanowni Państwo, zgodnie z paragrafem 1 uchwały nr 18/142/12 Rady Miasta Świdnik z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad nadawania tytułu zasłużony dla miasta Świdnik, tytuł ten jest przyznawany za szczególne zasługi dla rozwoju miasta Świdnik. Z wnioskiem o nadanie tytułu honorowego obywatela miasta Świdwin panu generałowi broni doktorowi inżynierowi pilotowi Tadeuszowi Mikutelowi wystąpił burmistrz miasta pan Piotr Feliński. Rada Miasta Świdwin uchwałą nr 56/393/23 nadała tytuł honorowego obywatela miasta Świdwin panu generałowi Mikutelowi. Ja jeszcze chciałbym dodać jedną taką rzecz. To jest też taka symboliczna chwila, bo też z panem generałem chwilę rozmawialiśmy. W styczniu tego roku minęła 70. rocznica, kiedy już nad świdwińskim niebem jest ta biało-czerwona szachownica. I to symboliczne nadanie tytułu to jest także ukłon w kierunku żołnierzy i pracowników wojska, którzy w Świdwinie od 70 lat służą. Dziękuję. Pomyślałam sobie, że to, co jest dla mnie, jako dla mieszkanki Świdwina, najważniejsze, to słyszeć dźwięk silnika na niebie, bo jednak daje to pewność i jakąś gwarancję, że znajdujemy się w bezpiecznym miejscu. I to jest chyba to, co dla nas jako mieszkańców od wielu lat jest najważniejsze i chyba za to najbardziej chcielibyśmy podziękować generałowi, bo bez tego dźwięku chyba bylibyśmy trochę puści. Trochę by czegoś brakowało. Jest to chyba wizytówka. Jesteśmy w pewnym stopniu lotnictwo, jednostka i my jako miasto kompatybilni i bez jednego elementu ległaby w gruzach cała konstrukcja, która w jakiś sposób nas określi. To, co wydaje mi się takie niesamowite i takie ekscytujące w zawodzie, który pan generał uprawia, choć myślę, że pewnie nie traktuje tego tylko jako zawodu, ale jako swoją wielką życiową pasję i misję, jest to, że z jednej strony trochę jak marzyciel, tak, bo trochę gdzieś w chmurach, z drugiej strony jako ktoś, kto mocno stąpa po ziemi, tak, bo nie wyobrażam sobie, żeby tylko marzeniami można było pływać gdzieś w przestworzach, jak można niesamowicie połączyć tak różnorodne cechy charakteru. I myślę, że chyba ten kokpit samolotu jest tym jednym z nielicznych miejsc, gdzie te wszystkie fantastyczne cechy mogą się spotkać i dać nam człowieka w osobie pana generała, który scala to miasto i jest niewątpliwie dla nas wielką przyjemnością przyznanie panu generałowi tego zaszczytnego wyróżnienia. Serdecznie dziękuję i serdecznie gratuluję. Szanowni Państwo, dziękuję za te wszystkie rzeczy, które Państwo tutaj pozytywne o mnie wypowiedzieli wcześniej, przez wiele lat, kiedy tutaj byłem w Świdwinie, czy kiedykolwiek się pojawiałem, później już po opuszczeniu garnizonu świdwińskiego. Chciałbym powiedzieć o kilku rzeczach, które kiedyś przychodząc tutaj do Świdwina rzuciły mi się tak po prostu no, w oczy, a były nieco inne niż w niektórych garnizonach, w których miałem okazję służyć. A mianowicie
powrót mój do samolotów naddźwiękowych, do Su-22 po kilku latach bycia transportowcem dla mnie też był jakimś wyzwaniem, bo jednak człowiek myślał, że już do tego lotnictwa szybkiego nie wróci, a przez całe życie jednak byłem związany z sąsiednią drugą dywizją brandenburską w Pile. I tak na koniec mojej tej intensywnej kariery lotniczej zostałem skierowany do Świdwina. Gdzie bywałem? Nie kryję tutaj, pewnie niektórzy pamiętają, jeszcze za bardzo starych czasów, kiedy tutaj dowódcami dywizji był generał Targosz, świętej pamięci, już to bywaliśmy tutaj gdzieś tam na lotach, a potem, kiedy był dowódcą jeszcze wtedy brygady chyba lotniczej, generał Stefan Rutkowski, miałem okazję też tutaj w zamku bywać, więc raczej tak Świdwin gościnnie. Tak, no to starosta Mirosław tu pamięta słynne spotkania na zamku. I nigdy wtedy nie myślałem, że dane mi będzie w tym garnizonie spędzić całkiem niezły kawałek czasu, bo wyszło 4,5 roku. Ale do meritum. Te kilka garnizonów lotniczych, w których miałem okazję pracować, był każdy inny. Ale tutaj w Świdwinie to, co mnie urzekło, było to, że właśnie miasto, powiat i całe województwo i nie tylko, no bo wtedy jeszcze pan marszałek zasiadał w ławach parlamentarnych. Wszyscy, którzy byli tutaj związani z garnizonem świdwińskim, to wojsko wspierali i robili wszystko, aby to wojsko po pierwsze zostało tutaj albo było, po drugie, aby to wojsko nigdy nie czuło się niechciane, a były takie miejsca w Polsce, że tego wojska nie chciały samorządy, albo uznawały, że nie do końca jest potrzebne. I to właśnie, że lotnisko wojskowe w Świdwinie ma oparcie w samorządach różnych oczywiście poziomów, ale również ma wspomniane wcześniej stowarzyszenie, którego tutaj prezesa mamy okazję gościć, pana Mariusza Lipińskiego, pułkownika, już i panią Anię, i wszystkie osoby wspierające, członków honorowych i członków tych realnych stowarzyszenia, to są właśnie wynikiem tego, że wszyscy chcą coś dla tego lotniska, dla tego wojska w Świdwinie zrobić. Tutaj w zasadzie kogo się spotyka wszędzie, czy tu w Świdwinie, czy gdzieś w okolicach, w Połczynie, czy w innych miejscowościach powiatu i województwa, wszyscy wiedzą, że ten Świdwin istnieje i to jest najważniejsze miejsce w tym regionie, jeżeli chodzi o wojsko. Oczywiście nie umieszając zasług Trawska Pomorskiego jako poligonu i 12 Szczecińskiej Dywizji Pomorskiej, tak, zmechanizowanej, ale jednak lotnictwo zmierza w tym kierunku świdwińskim. Praca tutaj naprawdę była dla mnie wielką przyjemnością. Te 4,5 roku minęły naprawdę bardzo szybko i nigdy się nie spodziewałem, że będę z tak wielkim żalem opuszczał garnizon świdwiński, pomimo tego, że oczywiście dla mnie wiązało się to z kolejnym etapem kariery, z późniejszymi awansami itd., itd., ale po tych 4,5 roku życia w niesamowicie komfortowych warunkach dla dowódcy, tak, że ma wsparcie zarówno podwładnych, sąsiadów z wojska w cudzysłowie i samorządów i wszystkich obywateli, co było widać i po piknikach lotniczych, kiedy rzesze tłumne odwiedzały lotnisko w Świdwinie, a i uroczystości, które mieliśmy tutaj okazję prowadzić na terenie miasta, począwszy właśnie od wręczenia sztandaru dla pierwszego skrzydła, ale również tam przed dworcem kolejowym w okolicy pomnika lotników. To są te miejsca, gdzie wszyscy przychodzili i widać było, że społeczeństwo przychodzi tam nie z jakiegoś tam sensacyjnego obowiązku, tylko z chęci, że po prostu chce zobaczyć i chce w tym uczestniczyć. Wielka zasługa oczywiście jest tutaj władz miasta, starosty i wszystkich innych, ale również całej dyrekcji szkoły imienia Lotników Polskich. Pani Izabela jest akurat dyrektorką tej szkoły, więc to jest również miejsce, które na mapie Świdwina ma swoje jakieś znaczenie. I myślę, że to, że szkoła jako jedna z nielicznych tak ocalała i nosi to znamienite imię patrona jako instytucji, tak, lotnictwa polskiego, też jest przykładem tego, że władze samorządowe dbają o to i kultura współdziałania instytucji cywilnych i wojskowych jest ogromna.
Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, oczywiście mógłbym tu wiele rzeczy wspominać, ale to były naprawdę wspaniałe 4,5 roku, które tutaj spędziłem w Świdwinie. Zawsze byłem pełen podziwu dla ojców założycieli. Tutaj akurat padło przypomnienie tej słynnej uroczystości 60-lecia garnizonu i wtedy jeszcze byli wśród nas tak w pełni kondycji żołnierze, którzy wtedy zakładali ten lotniczy garnizon. I w tym pułkownik Olesieju, który przyleciał chyba czwartym samolotem tak wtedy do Świdwina i lądował tutaj jako jedna z pierwszych załóg, więc to są tradycje, które z tego lotniska płyną i myślę, że one emanują na cały region i dają świadectwo, że przez te 60, no, w tym roku 70 lat minie, ten garnizon znalazł swoje trwałe miejsce w historii Świdwina i całego województwa i oczywiście powiatu i województwa zachodniopomorskiego, ale też bardzo dużo świadczy o ludziach, że nie pozwolili, aby to lotnisko poszło w niebyt. A były różne koleje, pan marszałek tutaj dołożył swoją cegiełkę do tego, aby te samoloty przetrwały, co też trzeba mieć w pamięci, że były też różne zakusy w tym kierunku, ale chcę powiedzieć, że to jest jeden z tych przykładów, kiedy wszyscy czerpią z tego samego dobra, które się dzieje wokół nas i nikt nie patrzy, że ktoś będzie miał więcej przyjemności albo więcej w cudzysłowie interesu, tak, albo dobra z tego wszystkiego, tylko wszyscy zmierzają w tym samym kierunku. Społeczeństwo wspiera wojsko. Tu pani dziękuję bardzo za to stwierdzenie, że ten odgłos, który słychać, to jest odgłos wolności, jak mówią Amerykanie. Tak? Bez tego hałasu wielu ludzi może by się tu czuło mniej bezpiecznie, a teraz się okazuje, że jednak to wszystko przydaje. A z drugiej strony wojsko przynosi ze sobą no wszystko to, co przychodzi z zewnątrz. Tak? Jednak żołnierze w większości przybywają z zewnątrz, spoza powiatu, spoza miasta, więc przepływ wiedzy, przepływ kultury, historii, tak, się kreuje również tutaj. A czym więcej takiej wymiany informacji, tym bardziej świadome społeczeństwo i to, że wszyscy się nawzajem rozumiemy. Ja tutaj, będąc przez te lata, nigdy nie doświadczyłem tego, że ktoś nie zrozumiał albo zrozumiał opacznie jakieś idee, które wojsko miało, a my staraliśmy się jednocześnie postępować tak, żeby władze samorządowe również były przez nas zrozumiane i jeżeli były potrzeby, to wojsko się wpisywało i to realizowało. Pozostaje mi tylko jeszcze raz podziękować władzom miasta, panu burmistrzowi, Radzie Miasta i wszystkim osobom, które dołożyły swoich cegiełek do tego, abym ja się tu znalazł w tym miejscu i aby ten mój cały wojskowy życiorys, nie tylko wojskowy, został odczytany jako honorowego miasta obywatela miasta Świdwin. I chcę zapewnić, że Świdwin zawsze będzie miał znaczące miejsce w moim sercu, nie tylko lotniczym, ale również prywatnie, bo jednak te 4,5 roku we wspaniałym towarzystwie i wojskowym, i cywilnym spowodowało, że tego się nigdy nie zapomni, a myślę, że niewiele jest takich miejsc w kraju, które można porównać do tego, co się działo tutaj w Świdwinie. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt otrzymać ten tytuł honorowy i będę go z dumą trzymał obok pierwszej nominacji generalskiej podpisanej przez prezydenta Kaczyńskiego, która jeszcze miała wtedy format takiej małej, uroczej kartki z wypukłą pieczęcią. Nie był to taki patent wielki, jak teraz wydają. Właśnie skromny dokument, który mówił, że nareszcie człowiek uzyskał prawo bycia generałem brygady. Także dwa te dokumenty będą obok siebie wisiały nad moim biurkiem. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Cieszę się bardzo, że także ja, panie generale, panie burmistrzu, mogę być do tego grona przyjaciół zaliczony. Ja chciałbym powiedzieć, że to jest wielki zaszczyt. Ale to jest zaszczyt dla mieszkańców Świdwina, to jest zaszczyt dla mieszkańców Pomorza Zachodniego, że pan generał zechciał przyjąć ten honorowy tytuł obywatela miasta Świdwin. To jest zaszczyt i wielki honor, ponieważ pan generał jest tą osobą, która nie tylko swoim działaniem zawodowym, nie tylko profesjonalizmem funkcjonowania jako lotnik i dowódca, ale także jako wspaniały, skromny,
i pełen żaru i oddanie dla tego, co robi człowiek. To, kim pan jest, jakim pan jest, panie generale, człowiekiem, pokazuje nie tylko pana droga życiowego i zawodowego działania, pana służby, która była dzisiaj pięknie zaprezentowana, ale to także pokazuje, jak wielką ma pan w sobie determinację i umiejętność przekazywania swojej pasji innym, jaką ma pan wielką umiejętność mówienia prawdy, mówienia konsekwentnie o tym, co ważne dla wzmocnienia polskich sił zbrojnych i polskiego lotnictwa. I mogę to powiedzieć z całą konsekwencją tych słów, że to, czym pani przewodnicząca się zachwyca pięknym głosem samolotu na niebie, nie byłoby pewnie możliwe, gdyby nie pan generał. Możecie państwo to potraktować, o czym mówię, jako ciekawostkę albo kuluarowe, niesłyszane nigdzie indziej informacje, ale dokładnie tak było, że lotnisko w Świdwinie było bardzo poważnie zagrożone. Zagrożona była jego przyszłość. I gdyby nie fakt, że wówczas, kiedy występowałem w roli przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Komisji Obrony i Komisji Służb Specjalnych, i wiedza i jakby pewne przesłanie, które pan generał przygotował, które pan generał opracował, bardzo precyzyjny, konkretny plan, co w jakim czasie należy zrobić, jak poprowadzić resursy samolotów Su-22, w jakim czasie, jakiej ilości, kiedy i co może nastąpić później, to tego odgłosu byśmy nie słyszeli. A teraz, dzięki tej decyzji, garnizon i lotnisko uzyskuje drugie życie. Jestem przekonany, że to pozwala na to, aby powiedzieć, że Świdwin, garnizon świdwiński i nasze lotnisko będzie miało nowe możliwości rozwoju, ale przede wszystkim wzmocnienia polskiego lotnictwa i sił zbrojnych. I panie generale, trzaskam przed panem obcasami. Brawa dla pana generała, bo to jego zasługa. Proszę przyjąć ode mnie nie tylko stosowny adres gratulacyjny, panie generale, ale także koszulkę lidera Pomorza Zachodniego. Bardzo skromny, ale rzeczowy, profesjonalny, taktowny, kulturalny, mądry, nieprzeciętny intelekt. Jak nie wiecie tego, to wam tak powiem. Nieprzeciętny intelekt. Ale to z tego się bierze, że on taki jest. Co go wiązało ze Świdwinem w 2011 roku, jak tutaj przybył? Su-22. Czy coś więcej? No może Roman. Już służyłeś wtedy u nas, czy nie? W 11. Pewnie tak, bo ja tak... No. To nie pamiętam. 4,5 roku. On tak tylko skromnie mówi, coś go urzekło. Dobra współpraca, dobra atmosfera, trafił na ludzi. Ale ja powiem, Robert, prawda? Mieliśmy to szczęście. Mariusz, gdzie jesteś? Mieliśmy to szczęście. Ania, prawda? Arek i wielu, wielu, którzy pamięta ten 11 rok. To my mieliśmy to szczęście trafić na ciebie. Za te 4,5 roku. Wielkie podziękowania, bo dzisiaj, w styczniu minęło 70 lat. To, co wspomina pan marszałek, tak już prawie dokładnie powiedział. To, co tylko wspomniał, tak po łebka. Czyli resurs. Jak wielki kłopot był, żeby przekonać. Już to jest prawda, jego wiedza, fachowość i praca parlamentarzystów pod przewodnictwem wówczas pana posła, dzisiaj marszałka Stanisława Wziątka. Jeden wieczór w zasadzie, to kularowo tak można powiedzieć,
przeważył o tym, że... Dobry, to jest jedno z tych słynnych spotkań w zamku, o których mówił. Jeden wieczór. Dzisiaj mamy 70 lat, obchodzimy, kończymy. Dzisiaj mamy perspektywę nie 10 lat resursu przedłużenia, tylko perspektywę spokojnej egzystencji i tego głosu wolności. Przez 30 lat, a może i dalej. Wcale nie było tak z tymi spotkaniami w zamku. W 2010 roku, bo tak mniej więcej było, generał Stefan Rutkowski obejmował obowiązki dowódcy pierwszego skrzydła lotnictwa taktycznego i wówczas zaprosił swoich przyjaciół, między innymi dowódcę trzeciego skrzydła lotnictwa transportowego, generała Tadeusza Mikutela, i wówczas się poznaliśmy. Nikt nie przypuszczał, że w 2011 roku na ścieżce z płaszczyzny w stronę domku pilota spotkamy się, ja spotkam w parze jeszcze z generałem Majewskim, już dowódcę pierwszego skrzydła lotnictwa taktycznego, i tak wspaniale to się wszystko będzie ciągnęło do 2023 roku, kiedy przeszedł stan spoczynku. 15 rok wcale nie skończył niczego zainteresowania Świdwinem. On tak powiedział, że koniec Świdwin, ale będąc w dowództwie rodzajów sił, będąc pierwszym zastępcą szefa sztabu generalnego. Czy to jest ważne, Fucha? Który to jest żołnierz Rzeczypospolitej? Drugi czy czwarty? No liczmy sobie. Pierwszy na pewno pilot Rzeczypospolitej. A drugi żołnierz Rzeczypospolitej. Wielki zaszczyt i honor, że jesteś naszym przyjacielem. Serdecznie gratuluję. Dziękuję za te lata, liczę na następne lata i nie zawiedziemy się, bo rzeczywiście lubi Świn. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia. Pozdrowienia dla obywatelki, małżonki Danuty. Dzisiaj tutaj padły takie znamienne słowa, że to jest ukłon w stronę wojska. Ja bardzo za to dziękuję, bo to jest dla nas bardzo ważne, że jesteśmy w jakiś sposób doceniani. Bardzo dobrze nam się współpracuje, jednak nasza baza tutaj bardzo ładnie wkomponowała się przez te lata w ten krajobraz społeczny. Ja tutaj chciałbym taką deklarację złożyć, że to będzie dalej trwało, o ile ktoś nie zadecyduje inaczej. Ale ja ze swojej strony na pewno tego dopilnuję. Natomiast panie generale, ja chciałem opowiedzieć, wlejemy troszkę nafty już w tej lotniczej, w to spotkanie. Jest takie powiedzenie, że stopnie wojskowe nie latają. Dla tych, którzy nie wiedzą, w lotnictwie jest taka atmosfera, że czasami jest tak, że niestety albo stety potrzeba polecieć z instruktorem, który jest niższy stopniem. To powiedzenie wzięło się z tego, że u nas decydują umiejętności, a nie stopnie wojskowe. Dlaczego o tym mówię? Pół roku temu pan generał, już jako może rok temu, jako drugi żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej przyjechał jako instruktor. No i pamiętam, że młody pilot miał lecieć jako uczeń. Ja się tak zastanawiałem, jak ten młody uczeń sobie z tym poradzi, z tą presją. Bo to jest presja, nie oszukujmy się, tak? Drugi żołnierz, pomimo tego całego wspaniałego człowieczeństwa pana generała, jednak czuje się ten ciężar tych trzech gwiazdek. No i przechodziłem sobie niby przypadkiem, chciałem zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Chyba byłem jeszcze dowódcą GDL-u, dlatego tak trochę tym gospodarskim okiem chciałem zerknąć. Patrzę, siedzi ten przestraszony pilot, podporucznik, idzie pan generał. I co pan generał zrobił? Pan generał na kombinezonie nie miał stopnia. Zdjął stopień. Pan generał pewnie już tego nie pamięta. Ja na to zwróciłem uwagę. Zdjął stopień i przyszedł rozmawiać przed lotem z żołnierzem, który i tak był świadom, z kim rozmawia, ale bez tego stopnia, żeby tego człowieka bardziej nie stresować. I to jest właściwie wszystko, co można powiedzieć, tak? Panie generale, wspaniały człowiek, wspaniały żołnierz. Ja miałem zaszczyt jeszcze w Pile z panem służyć. Cóż można powiedzieć? Każdy dowódca, tak mnie trafiło, że jestem teraz dowódcą, więc trochę inaczej patrzę na te rzeczy, szukam wzorców. Szukam ludzi, którzy mogliby mi w jakiś sposób pomóc w tym dowodzeniu, być jakimś takim inspiracją. Panie generale,
wzór do naśladowania dla mnie i myślę, że dla wielu ludzi. Także bardzo serdecznie dziękuję. Doceniamy to i niech pan nie zrywa z nami kontaktu, bo my na pewno go nie zerwiemy. Także wszystkiego dobrego.